Przedstaw podaną liczbę w postaci ułamka zwykłego. Naszą liczbę, czyli 3 i 72 w okresie, możemy rozpisać w następujący sposób. To 3 i 72 wielokrotnie powtarzające się. Możemy to, że 72 się powtarza, możemy zaznaczyć w postaci kropeczek. Teraz rozbijemy tą liczbę na 3 całe i osobno zapiszemy rozwinięcie dziesiętne. Na początek zajmiemy się tylko i wyłącznie naszym rozwinięciem dziesiętnym. Przepiszmy je i nazwijmy literką x. Powstało nam równanie. Ponieważ w naszym okresie znajdowały się dwie cyfry, teraz nasze równanie będziemy mnożyć przez 100, ze względu na to, że 100 ma dwa zera. Jeśli mnożymy ułamek dziesiętny przez 100, to przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo i dostajemy 72 i po przecinku dalej 72, 72 i kropeczki. Prawą stronę po pomnożeniu przez 100 dostajemy 100 x-ów. Teraz uzyskaną liczbę po lewej stronie ponownie rozbijamy. Dostaniemy 72 całe i osobno rozpiszmy rozwinięcie dziesiętne. Nasze 100 x-ów przepisujemy. Nasze rozwinięcie dziesiętne już się raz pojawiło i zostało przez nas nazwane x-em. Więc do naszego równania zamiast rozwinięcia dziesiętnego możemy wprowadzić x. Dostajemy 72 plus x równa się 100 x-ów. Dostaliśmy równanie z jedną niewiadomą x. Więc x przeniesiemy na prawą stronę, dostaniemy 72 równa się 99 x-ów. Aby obliczyć x, wystarczy już teraz tylko obustronnie podzielić przez 99 i dostaniemy, że x wynosi 72,99. Otrzymany ułamek zwykły możemy jeszcze skrócić przez 9, czyli w liczniku dostaniemy 8, a w mianowniku dostaniemy 11. Czyli nasz x wynosi 8 jedenastych. Teraz możemy już powrócić do naszej liczby wyjściowej i dostaniemy 3 plus, uwaga, nasze rozwinięcie dziesiętne zostało przez nas nazwane x. Wpiszmy już jeszcze teraz tego x, a następnie podstawmy za naszego x już nasz ułamek 8 jedenastych. Czyli mamy 3 plus 8 jedenastych, co nam daje 3 i 8 jedenastych. Na koniec możemy tylko jeszcze zapisać, że nasza liczba w ułamku okresowym 3 i 72 w okresie, w ułamku zwykłym wynosi 3 i 8 jedenastych.